15 urodzin, ukrywając się w okupowanym przez Niemców Amsterdamie, rozpoczęła pisanie dziennika, który stał się jednym z najważniejszych świadectw Holokaustu. Zmarła w niemieckim obozie koncentracyjnym w marcu 1945 roku. 37 lat temu z gdyńskiego portu w Rejs dookoła świata wypłynął Henryk Jaskuła. Do Gdyni powrócił po 344 dniach. Był pierwszym Polakiem i trzecim żeglarzem w historii, który samotnie, bez zawijania do portów, okrążył ziemię. Dokonał tego na Darze Przemyśla. 30 lat temu Polska została ponownie członkiem Międzynarodowego Funduszu Walutowego. 26 lat temu ogłoszono deklarację suwerenności Federacji Rosyjskiej. 25 lat temu Borys Jelcyn wygrał wybory prezydenckie w Rosji. 19 lat temu w Paryżu zmarł Bułat Okudżawa, rosyjski poeta, kompozytor, pisarz pochodzenia gruzińsko-ormiańskiego, autor pieśni i ballad, między innymi utworów Modlitwa, Spotkanie z nadzieją. Imieniny obchodzą dziś Janina, Leon oraz Onufry. Muzyka nocą.